Dzisiaj zaprezentuję Wam, jak można innego narzędzia użyć niż pędzel i te tradycyjne narzędzia, które używaliście do tej pory. I tymi narzędziami będzie takie kółko. To jest, jak się pewnie domyślacie, kółko po taśmie klejącej papierowej i kawałek tektury. Ważne było, jest, żeby ta tektura miała jedną krawędź, bardzo prostą, tak maszynowo uciętą. Nasze stanowisko pracy przygotowujemy w ten sposób, że rozmieszczamy papier, na którym pracujemy, przyklejamy go, przymocowujemy go do stołu za pomocą papierowej taśmy, a na innym papierze rozprowadzamy czarną farbę. Tak rozprowadzona farba jest świetnym sposobem na to, żeby nakładać ją na te przygotowane wcześniej elementy i za pomocą nich rysować. Bardzo szybko okaże się, że ta ograniczona ilość narzędzi, które mamy, czyli tylko koło i kreska, daje świetne możliwości do tego, żeby stworzyć dynamiczną kompozycję, która będzie świetnie wyglądać. I tak dalej, i tak dalej. Tę kompozycję można nawarstwiać. Na sam koniec, jak już kreski i kółka zrobione czarną farbą wyschną, możecie dodać kolor. Ważne jest, aby kompozycja była dynamiczna i utrzymana w takiej oszczędnej kolorystyce. Powodzenia!